Takie pytanie dostaliśmy. Pytanie 16. Czy Mateusza 10:32 nie dowodzi, że każdy, kto nie spowiada się publicznie, pójdzie do piekła? Inna wersja tego pytania. Czy Mateusza 10:32 nie dowodzi, że każdy, kto nie wyzna publicznie Jezusa, pójdzie do piekła? I odpowiedź 16. Chodzi o Mateusza, 10 rozdział. 10 rozdział Ewangelii Mateusza. 32 werset. I mamy tu takie słowa. Pas un hostis homologesei en moi emprosthen ton antropon homologeso kago en auto. Dalej. Emprosthen to tu patros mu tu en uranois. To jest ze Scrivenera Textus Receptus. Czyli mówiąc inaczej, ktokolwiek wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiosach. Słowo Boże mówi w Mateusza, rozdział 10, zaczynając od wersetu 32, kto więc wyzna mnie przed ludźmi, tego wyznam i przed moim Ojcem, który jest w niebie, ale kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ten fragment często cytowany jest jako rzekomy tekst dowodowy nauczający, że publiczna spowiedź, publiczne wyznanie, publiczne przyznanie jest konieczne do zbawienia. Jednak jak zawsze, kiedy bierzemy pod uwagę kontekst, staje się jasne, że ten fragment odnosi się do królowania razem z Chrystusem i otrzymania nagrody, a nie zbawienia od kary za grzech. I tutaj mamy jeszcze jako takie tło, też ze Scrivenera sobie przeczytamy, 2 Tymoteusza 2:12. Tak, żeby korzystać bezpośrednio z źródła. Tak, 2:12. Ej, chyba biorę z tego, żeby nikt nie mówił, że sobie zmyślam, że ze Scrivenera, bo to tutaj są różnego rodzaju przepychanki na tym tle. I też czasami się wyciąga daleko idące wnioski z tego, który tekst źródłowy grecki się bierze jako podstawę wyjaśnienia. Ei hypomenomen kai symbasileusomen ei arnumetha kakeinos arne setai hemas. Tak, to będzie tutaj 2:12. Czyli można powiedzieć, jeśli popatrzymy, jeśli cierpimy z nim,
Jeśli cierpimy z nim, też będziemy królować. Jeśli się go zapieramy i on się nas zaprze. 2 Tymoteusza 2:12. Tak, drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 12, mówi o tym, że jeśli będziemy cierpieć, zauważ to, będziemy również królować z nim. Jeśli się go zaprzemy, to on również zaprze się nas. Czy zaprzeczy naszemu zbawieniu od piekła? No nie. Czy zaprzeczy naszemu życiu wiecznemu? No nie. Tutaj jest wyraźnie powiedziane ei hypomenomen. Tak. Tak, hypomenomen kai symbasileusomen ei arnumeta kakeinos arnesetai hemas. Dokładnie tak. Czyli jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować. Jeśli się go zapieramy i on się nas zaprze. I drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 12, mówi o tym, że jeśli cierpimy, to zauważ, że będziemy również królować z nim. Jeśli się go zaprzemy, to on również zaprze się nas. Czy zaprzeczy odnośnie do zbawienia? Już to mówiłem. Nie. Czy zaprze się naszego życia wiecznego? Również nie. W wyniku takiego zaparcia wierzący będzie pozbawiony nagrody królowania z nim. Życie wieczne jest wolnym darem, bezpłatnym prezentem, nie nagrodą, a łaskawym podarunkiem danym przez Boga dla wszystkich, którzy po prostu wierzą w Jezusa Chrystusa. Darowanym przez Boga wszystkim, którzy po prostu wierzą Jezusowi Chrystusowi. I kolejne miejsce to jest Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział. I ten Rzymian, 6 rozdział. Tutaj można przeczytać wiele fragmentów, ale ja myślę, że 6:23 będzie najbardziej reprezentatywny. Czyli to będzie... Tak, 23. Tagar. Tagar opsonia tes hamartias hanatos to de charisma tu teu zoe aionios en Christo Jesu to Kiriu Hemon. Piękny werset. I tutaj można by powiedzieć nawet, albo bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Tak. List do Rzymian, 6 rozdział, rozdział 6, werset 23, mówi, że żołdem grzechu jest wieczna druga śmierć w jeziorze ognia i siarki. Ale darmowym, bezpłatnym, wolnym darem łaski Bożej jest drugie życie wieczne w chwale wraz z Chrystusem. I to widzieliśmy wyraźnie, że tutaj tak było napisane, że tagar opsonia tes hamartias thanatos to de charisma tutheu zoe aionios en Christo Jesu to kyrio hemon. I tutaj mamy, bo nawet zapłatą za grzech jest śmierć,
ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I list do Rzymian 6,23 uczy, że zapłatą za grzech jest śmierć. I chciałbym, żebyś nie przegapił tego, nie przegap tego, ale darem Bożym jest, darmowym darem, darem Bożym jest to, co jest życiem wiecznym przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zbawienie od piekła jest Bożym darem, który Bóg daje, a nie naszą nagrodą, na którą musimy zapracować. Powiem to jeszcze raz, bo to bardzo ważne. Ponownie, zbawienie od kary za grzech jest darem Bożym, który Bóg daje darmo, niezależnie od zasług obdarowanego. Zbawienie od piekła nie jest nagrodą, na którą trzeba sobie zasłużyć. Jednak z drugiej strony królowanie wraz z Chrystusem, czyli współpanowanie razem z Synem Bożym w Jego chwale i otrzymanie nagrody, wieńców, koron, jest uwarunkowane uczynkami wierzącego. I tutaj mamy na przykład pierwszy list do Koryntian. I myślę, że to będzie dobre miejsce z 3 rozdziału, z 12 wersetu. Tak, myślę, że to będzie dobrze reprezentatywne. Ei de tis epoiko do mei epiton tchemelion tuton chryson argyron lithus timius Syla, Horton, Kalamen, Ekastu, To, Ergon, Psaneron, Genesetai. Genesetai. Myślę, że trzeba by było tutaj zobaczyć. Myślę, że skończymy nie na Genesethai, tylko na Kalamen wystarczy. Dobrze. Czyli, a jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana lub ze słomy. Tak, na słomie się zatrzymamy. Nie ma potrzeby iść dalej. Czyli zatrzymując się na słowie kalamen. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, zaczynając od tego właśnie 12 wersetu, uczy nas: Słowo Boże zapisane w tym miejscu mówi, że jeśli ktoś zbuduje na tym fundamencie złoto, srebro, kamienie, szlachetne drzewo, siano, ściernisko, jednym słowem, ludzka praca dla Boga, piękne i mniej piękne uczynki każdego zbawionego człowieka zostaną ujawnione, bo dzień to ujawni i ogłosi, ponieważ zostanie to ujawnione przez ogień. Ogień wypróbuje uczynki każdego poddanego tej ocenie człowieka, jakiego rodzaju te uczynki są. I chciałbym, żebyś na to popatrzył trzeźwym wzrokiem. Popatrz na to. Jeśli przetrwa dzieło każdego ocenionego w ten sposób człowieka, które zbudował, jeśli dzieło któregoś z ocenionego w ten sposób człowieka zostanie spalone, zauważ to. Taki człowiek poniesie stratę. Czy stratę zbawienia? No nie stratę zbawienia, bo jest wyraźnie powiedziane, że tak będzie zbawiony. Czyli nie stratę zbawienia. Straci pochwały. Każdy zbawiony otrzyma pochwałę od Boga. Niektórzy nie za wszystko zostaną pochwaleni. Niektórych rzeczy Bóg nie pochwali i, no można powiedzieć, przemilczy. Wtedy pochwali człowieka za co inne. Każdy zbawiony otrzyma pochwałę od Boga. Taki człowiek, którego dzieło spłonie, straci nagrody.
ale sam zostanie zbawiony i sam zostanie pochwalony, tak jak przez ogień. Jeszcze raz to chciałbym powtórzyć. Właściwy podział słowa prawdy wymaga właściwego podziału między łaską a uczynkami, między zbawieniem a służbą, między darem a nagrodą. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że pójdziesz do nieba, kiedy umrzesz, zachęcam cię do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Jeśli nie jesteś w pełni pewien, że jeśli dzisiaj umrzesz, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi teraz. Przestań wierzyć sobie. Uwierz Chrystusowi Jezusowi. Zaufaj Zbawicielowi teraz i wtedy będziesz narodzony na nowo. Dostaniesz drugie nowe życie. Wtedy Duch Święty zamieszka w tobie i będziesz pewien, że idziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś. Niech Bóg cię błogosławi.